job. Cześć, pokażę Wam, jak zrobiłam makijaż w pierwszej części filmu, a w drugiej części będziecie mogli zobaczyć, jak zrobić sobie taki ładny stoliczek, który jednocześnie jest planszą do gry w Go. Zaczynam od bazy Total Control, później używam podkładu w odcieniu 02 Alabaster. Małym syntetycznym pędzlem kładę go tylko na obrzeżach mojej twarzy, ponieważ środek będzie wypełniała cała ta machina, którą widzieliście na samym początku. Odrysowywuję sobie kształt, który będę później zamalowywał od maski, którą też zobaczycie później. W międzyczasie wklepuję krem pod oczy i zaczynam szkicować całą konstrukcję kredką do brwi. Swoje brwi ukryłam poza kadrem, normalną metodą typu klej w sztyfcie, puder i tak one mi się właśnie trzymały. Klejem do charakteryzacji przyklejam kuleczki. I co jakiś czas robiłam sobie selfie, nie po to, żeby wrzucić na Instagram, tylko żeby skontrolować, czy wszystko jest równo narysowane. Jeżeli robicie geometryczny, symetryczny makijaż, to bardzo często jest tak, że jeżeli spojrzycie na niego z innej perspektywy, okazuje się, że to, co byliście pewni, że jest idealnie proste, wcale takie nie jest. Ja często łapałam się na tym, że na przykład szłam do łazienki podczas robienia makijażu i okazywało się, że jest tam mnóstwo niedociągnięć. Także cały ten proces polegał na malowaniu, znaczy najpierw szkicowaniu, później sprawdzaniu, czy wszystko jest ok, malowaniu, ponownym sprawdzaniu i tak dalej, i tak dalej. Ale sami musicie przyznać, że lepiej coś zawczasu poprawić, niż później na samym końcu przekonać się o tym, że coś jest do zmiany. No dobrze, przyjrzyjmy się teraz temu, co się dzieje na wizji. Używam cały czas dwóch linerów, jednego w musie, w takim słoiczku, kolor Epic Black. Jest to eyeliner o konsystencji musu, bardzo fajnie napigmentowany, dobrze się go rozprowadza pędzlem. Używam notabene cały czas pędzla numer 20, po prostu go czyszczę w trakcie całego procesu przy pomocy chusteczek do demakijażu, ponieważ najlepiej mi się z nim pracuje. On jest bardzo precyzyjny do zarówno prostych linii, jak i do tego, żeby wejść w jakieś załamanie, albo znaczy załamanie, taki, żeby stworzyć kąt prosty na przykład, tak? To wtedy właśnie używam tego pędzla, ponieważ bardzo łatwo się nim manewruje. A największe detale i najbardziej ostre krawędzie malowałam Epic Ink linerem, który jest bardzo napigmentowany i on potrafi też poprawić każdy błąd, czyli jeżeli na przykład gdzieś się pomyliłam, musiałam coś przykryć właśnie czernią, no to on szedł mi z pomocą, także tak to wyglądało. Cieniowanie było zrobione najciemniejszym cieniem z paletki Ultimate, którą widzieliście wcześniej, oraz przy pomocy dwóch odcieni brązu, takiego bardziej chłodnego, jasnego oraz ciemniejszego z palety do konturowania, pudrowej palety do konturowania. Czerwony kształt na moim czole maluję czerwoną farbą SFX. Mieszam ją też z żółtą, której tutaj nie pokazałam, ale ona tam była.
w małej ilości. Na końcu ten środek robię żółtym eyelinerem, a tutaj już przechodzę do dalszego etapu, dlatego że tak się skupiłam na malowaniu, że przysięgam Wam, zapomniałam o kamerze i po prostu wpadłam w trans i malowałam się. Do malowania tych wypukłych elementów cały czas używałam podkładów, bardzo śmieszne, tych podkładów w słoiczku płynnych, żeby właśnie tak delikatnie je wybić naprzód. Jak wiadomo, elementy, które są bliżej nas, powinny być znacznie jaśniejsze. Podbijam ten efekt przy pomocy holograficznych pudrów, które są bardzo jasne, dodatkowo odbijają światło. Pokryłam nimi też te płaty szyjne, które będą mi się później niby otwierały na boki. Bardzo mi się spodobał ten efekt. A propos szyi, maluję ją w ten sam sposób, czyli najpierw kładę podkład, później sobie delikatnie zaznaczam kształty, delikatnie, czyli czernią. Wiecie co, Epic Ink Liner jest taki, że można bez problemu mu zaufać w momencie, kiedy ma się pewną rękę, także w tym momencie po prostu już zrezygnowałam z takiego bardziej szczegółowego szkicu. Całość dopełniam tymi dziwnymi niebieskimi molekułami z kosmosu, które gdzieś tam lewitują wewnątrz mojego androida. Białą bazą do cieni zaznaczam sobie jeszcze światło i te pomadki poszły na moje usta. Będziecie to mogli zobaczyć w kolejnej części filmu, bo też musiałam go użyć w studiu. To znaczy najpierw użyłam go w studiu, bo ta twarz powstała później. Wszystko Wam pokażę. Tak prezentuje się skończony makijaż, a teraz lecimy do Castoramy, czyli cofamy się o jakieś 2 tygodnie. Planszę do Go postanowiłam zrobić sama, dlatego że nie sposób było dostać podobnej w jakiejś rozsądnej cenie. Zdecydowałam się kupić blat świerkowy, który od razu w Castoramie panowie na dziale z drewnem mi przycięli według moich wymiarów. Po czym już własnoręcznie szlifuję i przystosowuję drewno do późniejszego malowania, właściwie rysowania, nie no, malowania też mogę tak powiedzieć, linii. To był dosyć długi proces, ale bardzo relaksujący, także jeżeli jesteście spięci albo zestresowani, polecam zrobić goban, bo tak właśnie nazywa się plansza do gry. Dlaczego nie użyłam takiego ze sklepu, z planszówkami? No bo one są zamykane, więc widać to łączenie, to znaczy jakby miejsce, gdzie są zawiasy pomiędzy dwiema częściami planszy. Mogłabym to teoretycznie przykleić na konstrukcję z desek, no ale jednak ta linia byłaby widoczna, to już jest dla mnie nie do przyjęcia, także no widzicie, no łatwa sprawa, zrobiłam jakieś 2 dni to zajęło, bo musiałam po prostu czekać, aż poszczególne warstwy wyschną, poszczególne warstwy lakieru. Do zrobienia moich płatów twarzowych, które się otwierają w pewnym momencie, użyłam gipsu w plastrach. Wydało mi się to po prostu najłatwiejsze, bo okleiłam swoją twarz i później wnętrze maski dopieściłam gliną. Pamiętajcie, żeby zawsze używać wody. Jeżeli chcecie równo wygładzić glinę, później i tak to szlifowałam papierem ściernym. Zanim przystąpiłam do wyrównania kolorytu farbą akrylową, pokryłam całą maskę wikolem. Na sam koniec poleciał Vernix, który nadał taką szklistą fakturę. Kabelki z jednej strony wychodziły mi z ust, a pod spodem były przyklejone przy pomocy kleju do charakteryzacji i właśnie takiej bazy z lateksu i z kleju na gorąco do spodu mojej brody. Tak wygląda gotowa konstrukcja w ogóle tych moich płatów i jesteśmy w studiu. Muszę przyznać, że ekipa, którą skompletowałam, była najlepsza pod słońcem i bardzo wszystkim dziękuję. W momencie, kiedy cała koncepcja na tę charakteryzację, koncepcja na film zawitała do mojej głowy, od razu wiedziałam, że to musi być białe tło, minimalizm zupełny. Chciałam skoncentrować uwagę widza na temacie, na tylko i wyłącznie właśnie naszych postaciach, które też po to, żeby nie odwracać specjalnie uwagi, były odziane w biel. Plan zakładał, żeby wzorować się na autentycznej rozgrywce. Niestety zabrakło mi czasu i po prostu te pionki są ułożone jakkolwiek. Jeżeli ktoś jest profesjonalnym graczem Go, bardzo mi przykro, że to wygląda jak wygląda, no ale niestety to po prostu miał być tylko symbol. Jestem ciekawa, ile jeszcze symboli wyłapiecie. Dlaczego na przykład wybrałam białego, starszego człowieka, a nie Azjatę? Co mam na czole i dlaczego mówię good job? Także jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzu. Cześć! Good job.